Witam wszystkich bardzo serdecznie. Lotna kamera na zdrowie dotarła, słuchajcie, do Krakowa. Jest ze mną gość, bo ja uwielbiam przeprowadzać wywiady, bo to jak gdyby czarną robotę ktoś za mnie odwala, brzydko mówiąc. Jest ze mną Piotr Łysoniewski. Piotr, jeżeli możesz, bo on za dużo rzeczy robi, żebym ja to wszystko spamiętała, więc jeżeli możesz sam się przedstawić, bo nie będę opowiadać historii naszego poznania się, bo to tak naprawdę wszechświat zawsze zorganizuje w taki sposób, żeby w odpowiednim czasie odpowiednia osoba przyszła, nie? Jedna do drugiej, więc tutaj nie będę opowiadać. Ważne, że się spotkaliśmy i jeżeli możesz opowiedzieć o sobie, to będę wdzięczny. Tak. Ja w ogóle jestem bardzo wdzięczny za to nasze spotkanie, że tak dobiegło ono do skutku. No i mam nadzieję, że Państwa zaciekawimy dzisiejszą rozmową. No ale po kolei, tak? Nazywam się Piotr Łysoniewski i jestem przede wszystkim dietetykiem tradycyjnej chińskiej medycyny. Jestem psychodietetykiem. Przez parę lat pracowałem również w gastronomii jako kucharz i w kuchni polskiej i azjatyckiej. Także gdzieś te wpływy wschodnie, tak, już od paru lat się u mnie przejawiały. Też od paru lat interesuję się terapiami naturalnymi. Skończyłem też właśnie między innymi podyplomową psychodietetykę. No natomiast właśnie tak, skierowanie się ku medycynie chińskiej, a szczególnie tutaj dietetyce w medycynie chińskiej, sprawiło to, że stwierdziłem, że tak, to jest to, co czuję i to jest to, czym chciałbym się zająć i nad czym chciałbym się zatrzymać. Ale ja też widziałam u Ciebie wpisy, znaczy bierzesz udział w ogóle w sporej ilości chyba szkoleń, tak? Kursów prowadzisz sam, czy Ty bierzesz udział, ale widziałam i akupunkturę, i pijawki tam się przewijały, więc nie tylko dietetyka, idziesz, no tak jak mówisz, terapię naturalną, tak. Nie? Generalnie dietetyka jest taką częścią, od której ja wyszedłem i w której chyba czuję się jak ryba w wodzie, i tak? I najszerzej Ty tak, się zajmujesz. Tak, dokładnie. Natomiast oczywiście, jak sobie za chwilkę powiemy, tak, medycyna chińska jest troszeczkę szersza niż dietetyka i rzeczywiście stopniowo zaczynam tak szkolić się w innych terapiach, nie tylko związanych z medycyną chińską, tak jak zauważyłaś, również hirudologia, czyli pijawki, które chyba przeżywają obecnie swój renesans. Jest to niesamowita metoda. Bardzo zachęcam Państwa, żebyście poczytali na ten temat, bo jest to naprawdę niesamowita metoda, która no, daje rewelacyjne efekty. Ale też, tak jak wspomniałaś, jestem od jakiegoś czasu też z tej drugiej strony, też szkolę i też uczę, prowadzę tak pod swoim szyldem jako Tai Chi Tu terapie holistyczne, które można właśnie znaleźć między innymi na Facebooku. Tam się ukazują informacje na temat mojej działalności, szkoleń i kursów i również tak współpracuję z Instytutem Medycyny Chińskiej i Medycyny Integracyjnej DAO w Krakowie, gdzie też odbywają się moje szkolenia, tak, kursy związane z dietetyką w medycynie chińskiej. Też jeżeli ktokolwiek byłby zainteresowany, oczywiście zapraszam na takie szkolenie. Najbliższe jest planowane 5-6 października tego roku. My oczywiście pod wywiadem, no nie wiem, czy zdąży się października, tak? Tak, października. A, to spokojnie, jeszcze jest spokojnie. Tak, spokojnie. My oczywiście pod wywiadem umieścimy wszystkie informacje, żebyście mogli łatwo Piotra znaleźć. Wiesz co, Piotr, bo rozmawiać to byśmy mogli tutaj, myślę, z 2 godziny. Jak Ty powiedziałeś o pijawkach, to mi po prostu od razu dzwoneczki tam, żeby popytać, ale skupmy się tak. Może pierwsze pytanie najważniejsze, czy w ogóle jest medycyna chińska, tradycyjna medycyna chińska? Tak, to jest bardzo ważne pytanie, dlatego że chyba każdy z nas, tak, u każdego z nas gdzieś przewinął się ten temat związany z medycyną chińską, tak, pojęcie medycyna chińska. Ale tak naprawdę chyba mało kto z nas zgłębia tą wiedzę, czy zadaje się sobie w ogóle to pytanie, tak? Czym jest medycyna chińska i co ona nam może dać i czy możemy ją w ogóle stosować w naszych warunkach? No więc po kolei, medycyna chińska jest tak naprawdę stylem medycyny naturalnej, tak? Jest to medycyna nieinwazyjna, medycyna holistyczna. Jest to tak naprawdę zbiór obserwacji i doświadczeń wielowiekowych, tradycyjnych. Co też najważniejsze, to co wspomniałam, mamy tutaj ujęcie holistyczne, czyli patrzymy trójwarstwowo, tak, właściwie wszechstronnie, czyli postrzegamy osobę nie tylko jako ciało fizyczne, ale również jako tutaj psychikę, ale tak wkraczamy też bardziej w tą strefę duchową.
czego nie ma w medycynie klinicznej czy tej klasycznej. Tam skupiamy się na objawach i leczeniu objawów. Ja mam takie wrażenie, ja przepraszam, jestem ustawiona tak trochę anty, bo my od 7 lat nie chodzimy do żadnych lekarzy dzięki diecie, ale nie zupełnie tej co ty, tylko innej diecie, ale po prostu wyeliminowaliśmy pewne składniki z diety i od 7 lat my i nasze dzieci nie chodzą, bo ja byłam zdenerwowana idąc do lekarza i potem musiałam doszukiwać się, czy to rzeczywiście ma wszystko sens, bo ja naprawdę, bo tak naprawdę ja czułam, że coś jest z moją wątrobą, a że mnie boli w kręgosłupie, no sam wiesz zresztą, że to jest połączone, tak. Dlatego ja jestem trochę anty. I stąd też moja ciekawość, która idzie w stronę zupełnie innych metod i takiego holistycznego właśnie podejścia. Tak, generalnie to też bardzo ciekawe, co w ogóle mówisz, tak? W ogóle super, że się dzielisz też swoim spostrzeżeniem i doświadczeniem i jak ty to czujesz i jak ty to widzisz. Dlatego, że właśnie często się tak zdarza i gdzieś też w mediach często jest budowany taki obraz, że mamy do wyboru, tak? Albo medycynę zachodnią, albo medycynę wschodnią, albo właśnie terapie naturalne, tak? Albo właśnie tą medycynę nastawioną tak bardzo stricte naukowo, na badania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co warto tutaj podkreślić, że tak naprawdę, no w moim odczuciu, ale właśnie wydaje mi się, że tylko nie w moim odczuciu, coraz większej ilości osób, to, co jest naszą przyszłością, to tak naprawdę medycyna integracyjna, tak? Czyli łączenie wiedzy zachodniej, tak? Kształcenia zachodniego z tym, co już udało nam się wypracować wiele, wiele wieków temu. I sądzę, że to jest właśnie nasza przyszłość, bo właśnie takie osoby, które mają zarówno wykształcenie stricte medyczne i łączą to razem z terapiami naturalnymi, to jest moim zdaniem największy potencjał. No dobra, no ale gdybyś tak miał powiedzieć w kilku zdaniach, co ma do zaoferowania ta medycyna chińska? No bo wiesz, jednym się kojarzy ze startym jakimś kłem, bo już tam też czytałam informację, że o nie, to jest zła medycyna, bo zabijają zwierzęta, bo tak. Używają startego kła. Jednym się kojarzy właśnie z takimi rzeczami, innym się kojarzy na przykład z akupunkturą i to bardzo wąsko ludzie na to patrzą, a to chyba nie do końca tak jest, nie? Tak, medycyna chińska jest bardzo szeroka, składa się na nią 5 podstawowych filarów: dietetyka, akupunktura, ziołolecznictwo, terapie naturalne, takie jak masaż tujna, czy ćwiczenia, chociażby takie jak qigong. I tak naprawdę medycyna chińska jest opisem praw natury. Praw natury, jakie wpływają na nas wszystkich. I myślę, że to jest właśnie dowód na to, że medycynę chińską możemy bez najmniejszego problemu, czy nawet zagrożenia, tak, stosować w naszych warunkach. Oczywiście uwzględniając naszą konstytucję, płeć, tak, szerokość geograficzną, porę roku itd., itd. Natomiast co tutaj ma do zaoferowania medycyna chińska? No też właśnie mogłoby się wydawać, że żyjemy w zupełnie innych czasach. Mamy bardzo daleki postęp technologiczny, tak, bardzo zaawansowane badania, nie tylko jeśli chodzi o samą medycynę zachodnią. No a tutaj z drugiej strony mamy coś, co tak jest bardzo stare. No i jak to się ma do naszej współczesności? No i w momencie, kiedy zaczniemy się właśnie zgłębiać w medycynę chińską, widzimy, że tak naprawdę w starożytnych Chinach powiedziano dokładnie to samo, co mówimy teraz, tylko że zupełnie innym językiem, tak? Czyli generalnie medycyna chińska jest nam w stanie zaoferować naprawdę bardzo wiele skutecznych terapii. Co najważniejsze, są to terapie nieinwazyjne, tak? Które nie ingerują tak w nasze ciało, jak medycyna zachodnia i z pewnością nie dają praktycznie żadnych, tak, jeżeli są odpowiednio zastosowane te terapie naturalne związane z medycyną chińską, one nie będą dawać żadnych efektów ubocznych, tak? I myślę, że to jest no, niesamowita rzecz tutaj. No dobrze, a powiedz mi, no bo no tu jak gdyby myślę, że macie jasność mniej więcej, no bo temat jest bardzo szeroki, ale macie jakoś to nakreślone, o co chodzi w tej medycynie chińskiej. No ale dobrze, mówiliśmy o dietetyce. Podstawowe jakieś, nie wiem, założenia tej diety medycyny chińskiej? Tak, tutaj mamy te 5 podstawowych filarów i rzeczywiście dietetyka no, jest podstawą. Chociażby dlatego, że no, nie jest to ciężkie chyba do uzmysłowienia sobie, że tak naprawdę cały czas
No, większość z nas je, tak? Przynajmniej te 3 posiłki średnio dziennie, więc cały czas na nas wpływa coś, co sobie dostarczamy z otoczenia, tak? Czyli pokarm, który po prostu do nas się dostaje, do naszego ciała, ma na nas wpływ. I rzeczywiście często jest tak, że ciężko nawet stosując inne terapie, takie jak akupunktura czy ziołolecznictwo chociażby, ciężko osiągnąć ten finalny efekt lub go podtrzymać, tak? I rzeczywiście tutaj dietetyka no, jest tą bazą, jest podstawą. Często też z drugiej strony, tak naprawdę w momencie, kiedy osoby przychodzą z czymś naprawdę bardziej skomplikowanym, zaawansowanym, nie oczekujmy, że będzie to rozwiązane po jednym zabiegu, tak, czy nawet w przeciągu tylko kilku tygodni. Warto tutaj wspomnieć o tym, że medycyna chińska jest też nastawiona tak naprawdę na profilaktykę, czyli na zapobieganie. Tak. Natomiast oczywiście zaczyna się to na szczęście zmieniać, natomiast dość długo pokutował właśnie taki obraz osoby, która przychodzi do terapeuty medycyny chińskiej i tak już ma ten plik badań, zbadała się wszędzie, przeszła wszystkie możliwe terapie, też część jakichś terapii naturalnych i przychodzi tak praktycznie na samym końcu do terapeuty medycyny chińskiej, więc tutaj też ciężko oczekiwać bardzo spektakularnych i nagłych zmian, tak? Trzeba się po prostu uzbroić w cierpliwość i trzeba sobie, co najważniejsze, chyba zdać sprawę tak naprawdę, że proces zdrowienia jest to nasza własna praca i nikt za nas tego nie wykona. I to jest chyba podstawowa bolączka tych osób, tak, które zahipnotyzowane białym fartuchem wierzą po pierwsze w to, co ten fartuch, brzydko mówiąc, mówi totalnie, a dwa, że oni dostają tam pigułkę. I to jest najprostsza metoda na to, żebyś się wyleczył, bo ludziom się po prostu nie chce. Ja, mając dzieci podziębione, wyciągam moksy, wyciągam zioła, żeby zrobić im jakąś inhalację, zwiększam im dawkę, nie wiem, jakiejś tam witaminy, kasuję mleko, czy tam nabiał jakiś, absolutnie schudycze. I to jest jakiś proces. Ja sobie zdaję sprawę, że to będzie mnie kosztowało sporo pracy i będą na mnie krzyczeć, że chcą jednak batonika, czy tam jakieś ciasteczko, czy coś. I wydaje mi się, że to jest podstawa, że ludziom się nie chce. Nie chce się po prostu... Tak, raz, że się nie chce, czy może bardziej też nie są świadomi pewnych rzeczy. Z drugiej strony też, no proszę spojrzeć, w jakich żyjemy czasach, tak? Mamy straszne, duże tempo, tak? Po prostu gdzieś już wchodzi w nas nawyk, tak? Że idziemy gdzieś, płacimy nawet za coś, nawet cena jest nieważna, ale musimy mieć tu, teraz i natychmiast efekt, tak? A medycyna chińska tak nie działa. Na pewno, jeżeli trafimy na naprawdę tak wykształconego, dobrego terapeutę i jeszcze rzeczywiście trafimy dokładnie w punkt, tak? Odpowiednio zdiagnozujemy tą osobę, odpowiednio zaplanujemy terapię. Rzeczywiście, często się zdarza, że po jednej czy po jednym zabiegu, dwóch zabiegach, po tak naprawdę prozaicznie niewielkich zmianach odczuwamy bardzo duże polepszenie, tak, dużą ulgę, natomiast oczywiście jest to niewystarczające, tak naprawdę to jest dopiero początek drogi. No dobra, mój początek drogi, no mówię, ja zaczęłam od kuchni 5 przemian, nie będziemy tu w to wchodzić, my żeśmy już sobie o tym chwilę porozmawiali, ale ja jestem tutaj, spotkaliśmy się, bo raz, że wywiad, chciałam Wam też podzielić, znaczy chciałam, żeby Piotr podzielił się z Wami też swoją wiedzą, ale druga rzecz, która mnie tutaj przyciągnęła, to jest chęć pójścia do Piotra, żeby on mnie i Jarka też zdiagnozował, żeby wziął na talerz, brzydko mówiąc, i nas po prostu obejrzał. Więc ja miałam to szczęście, że Ciebie gdzieś tam znalazłam, ale w jaki sposób zwykły człowiek może, nie wiem, dotrzeć do informacji na temat tej diety? Czy to jest popularna rzecz, czy tego należy szukać, wiesz, w wielkich miastach na razie tylko? Czy generalnie, jeśli chodzi o samą dietetykę tradycyjnej chińskiej medycyny, każdy z terapeutów zajmujący się medycyną chińską powinien posiadać tak podstawową wiedzę, jeśli chodzi o dietetykę, bo tutaj rzeczywiście ta dietetyka jest podstawą. Natomiast rzeczywiście niektórzy z terapeutów tak specjalizują się właśnie stricte w dietetyce. Co mogę tutaj polecić? Warto na przykład zasięgać takich informacji w placówkach, które szkolą, tak, w instytutach medycyny chińskiej lub ewentualnie
Można takie osoby znaleźć poprzez internet, tak, wpisując gabinet tradycyjnej chińskiej medycyny i wtedy też można trafić na takiego terapeutę. Natomiast rzeczywiście jest to bardzo też dobre pytanie, dlatego że z tego co wiem, oprócz takiej instytucji właśnie jak tutaj instytucja, która zrzesza terapeutów, właściwie nie ma za bardzo tak takiego zbioru miejsca, gdzie można wyszukać sobie tego terapeutę. Bardzo często jest też tak, że po prostu te osoby są z polecenia, tak? Czy ktoś gdzieś kogoś zapyta, ktoś coś zasłyszy i się uda do odpowiedniego terapeuty. Natomiast tych terapeutów jest dużo. Niestety nie wygląda to jeszcze tak jak na Zachodzie, gdzie tak naprawdę, chociażby w Niemczech, tak, tuż za naszą granicą, chociażby zabiegi akupunktury są refundowane, tak? To wiem. Czy ziołolecznictwo jest normalnie, wszystko jest dokładnie opisane, tak, wszystko zatwierdzone i tak naprawdę historia tam jest taka, że to pacjenci tak naprawdę swoją ciekawością, chęcią zmian wymogli po prostu na lekarzach to, aby zaczęli się tak szkolić też w innym kierunku niż medycyna zachodnia, tak, w terapiach naturalnych i widzę iskierkę nadziei, że powolutku idziemy w tym kierunku. Dobra, no to teraz mi dzwoni w uszach pytanie widzów. No dobrze, my jesteśmy Słowianami, żyjemy tutaj w Polsce. Po co sięgać gdzieś tam tyle kilometrów do chińskiej medycyny? Ale mi coś, nie wiem, ja myślę, że ty gotując, jak ja patrzę na twój blog i widzę, co ty gotujesz, to ty nie ściągasz jakichś kosmicznych grzybów z Chin, tylko gotujesz nasze grzyby. Czyli jesteśmy w stanie przerobić jak gdyby tą podstawę tej diety medycyny chińskiej na nasze możliwości. Tak, i jak najbardziej właśnie do tego zachęcam, tak? To też nie powinno właśnie wyglądać w taki sposób, że nagle mamy system, który no, jakby nie patrzeć, nie wywodzi się z, tak, z naszych ziem i nagle zaczynamy tak ściągać jakieś właśnie niesamowite składniki. Żeby, bo to przeraża ludzi. Tak, żeby z nich gotować. Natomiast właśnie polega to przede wszystkim chyba na zdrowym rozsądku i na umiejętności tak naprawdę obserwacji samego siebie i otoczenia, bo dokładnie o tym mówi medycyna chińska i o tym mówi dietetyka w medycynie chińskiej. I tak powinno wyglądać właśnie gotowanie, tak? Gotowanie, które tak naprawdę, jeżeli w większości, tak, żywilibyśmy się sezonowo i jedlibyśmy ciepłe, gotowane posiłki, wtedy właściwie większość naszych codziennych dolegliwości nie wystąpiłaby lub nie rozwinęła się tak w tak sposób awansowany, jak to wygląda w dniu dzisiejszym. Natomiast tak wracając jeszcze do tego, co wspomniałaś o tak, kulturze słowiańskiej, tak naprawdę Słowianie, czyli jakby nie patrzeć my, mieliśmy swoją medycynę, tak, starosłowiańską, natomiast niestety nie postąpiliśmy tak jak Chińczycy, tak? Czyli nie spisaliśmy tego. Tutaj też włącza się nasza historia, która była bardzo ciężka jeszcze w ubiegłym wieku, tak? Wiele wiedzy zostało zatracone właśnie tutaj ze względu na historię, ciężkie czasy, tak? I rzeczywiście są takie pozostałości, chociaż jak, takie jakby starosłowiański masaż brzucha, tak? Inaczej zwany terapią wisceralną czy masażem ogółowa. Natomiast rzeczywiście tych informacji do dnia dzisiejszego przetrwało niestety bardzo mało, stąd potrzeba posiłkowania się tak wiedzą z innych terenów. Natomiast tak jak powiedziałem, to, że ta wiedza pochodzi z innych terenów, nie oznacza, że my jej nie możemy stosować, tak? To też lubię podawać taki przykład, na przykład z grawitacją, tak? Grawitacja obowiązuje nas wszystkich na całym świecie, tak? I działa w każdym punkcie na Ziemi tak samo z prawami natury, które zostały opisane przez Chińczyków. Tak naprawdę medycyna chińska nazywa się chińska dlatego, że to Chińczycy może nie jako pierwsi zaobserwowali prawa natury, które nami rządzą, ale to im właśnie udało się tak jakby wyłonić z tego spójny system, szczegółowo to opisać, a co najważniejsze, ze względu na tak, ich tradycyjność, ten system
pozostał do dziś, tak, przetrwa do dzisiejszych czasów, no i jest najchętniej wybieraną terapią naturalną na świecie. Został niedawno wreszcie uznany przez, jak WHO. Nazywa się? Tak. Długo im czasu było potrzeba na to, żeby uznać tą medycynę, ale cieszę się, że to się stało. Ja jeszcze kolejne pytania mi przychodzą do głowy i kolejne. Dwa ostatnie. W takim razie, jeżeli byśmy chcieli spróbować z tą dietą, to rozumiem, że samemu można by spróbować na podstawie jakichś książek czy kursów online, ale dobrze by było zacząć od sensownego i mądrego dietetyka, który spojrzy na nas, zobaczy, co w sobie, co w nas piszczy tak naprawdę i tą dietę na początku stawi nam w takim kierunku, żeby najpierw podreperować to, co najbardziej tego reperowania wymaga, prawda? Mhm. Tak, tutaj może właśnie warto też rozróżnić, w momencie, kiedy rzeczywiście chcemy postępować stricte terapeutycznie, tak, i mieć stuprocentową pewność, że jesteśmy odpowiednio zdiagnozowani, no to właściwie mamy dwie drogi wyboru. Albo idziemy do terapeuty, albo sami zaczynamy się szkolić, tak? I zdobywamy tą wiedzę i sami jesteśmy sobie w stanie pomóc. Oczywiście, tak, czytając odpowiednią literaturę, artykuły, czy tak, zasięgając jakichś innych źródeł, jesteśmy w stanie, że tak powiem, na takie własne codzienne potrzeby, jesteśmy sobie w stanie po prostu pomóc, tak? Czy gdzieś po prostu wypracować sobie taką dietę, którą no, za bardzo nie będziemy sobie szkodzić i nie będziemy szkodzić najbliższym. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chcemy mówić o takim stricte terapeutycznym działaniu dietetyki medycyny chińskiej, to tutaj rzeczywiście no, ja bym polecał tak, udać się do specjalisty, który dokładnie nas zdiagnozuje. Tu też może warto powiedzieć, że diagnoza polega na szczegółowym wywiadzie. Taki terapeuta patrzy też ogólnie na wygląd ciała, konstytucję, twarz. Jest oglądany dokładnie język, co jest taką, tak, co jest taką niespodzianką, co można wypatrzeć z języka, jak się okazuje, bardzo wiele ciekawych informacji. No i jeszcze mamy badanie pulsu. I na obrazie tych kilku rzeczy jesteśmy w stanie postawić naprawdę bardzo kompleksową i dokładną diagnozę i zaplanować terapię. I ważne jest też chyba, żeby wspomnieć o tym, że bo dla mnie ta dieta opiera się na gotowanym, czyli na ciepłym i na sezonowości. To tak dla mnie były dwie najważniejsze rzeczy. Ale trzeba też powiedzieć jasno, że ona nie wyklucza żadnych składników. Jeżeli nie ma zaleceń, bo na przykład siadła nam wątroba i wtedy musimy ograniczyć jakieś tam składniki, to ona nie wyklucza też mięsa, ryb oczywiście i tylko wszystko z umiarem i w odpowiednich... Tak, to prawda. To właśnie też czym mnie ujęła tak naprawdę medycyna chińska i dietetyka w medycynie chińskiej, to to, że właściwie tam znajduję odpowiedzi na wiele pytań, na wiele zawiłości, na które nie udało mi się znaleźć tak w innych systemach. Ja też tak mówię, że medycyna chińska czy dietetyka czasami jest brutalna i potrafi naprawdę bardzo tak srogo skomentować czy skrytykować jakiś sposób czy jakąś metodę, natomiast zawsze też za tym stoi odpowiedź, tak? I zawsze stoi jakieś remedium, wytłumaczenie i alternatywa, tak? Natomiast tak, rzeczywiście tutaj mamy tą sezonowość, w większości są to ciepłe i gotowane posiłki, no i właściwie to jest tak naprawdę tutaj kluczem. Oczywiście, wchodząc już bardziej głęboko w nasze indywidualne tak, potrzeby i uwarunkowania, tutaj jesteśmy w stanie sobie dobierać bardziej produkty pod nasze potrzeby. Ja mam tutaj pod jednym okiem reżysera i zegarek pokazuje nam. Nie chcemy, słuchajcie, przedłużać, bo naprawdę jeszcze można by sporo porozmawiać. Ja jestem pewna, że my się z Piotrem jeszcze zobaczymy, że dojedziesz do nas i będziesz gotował razem z nami za kamerą. Bardzo Ci serdecznie dziękuję, że znalazłeś czas, że dotarłeś do nas tutaj do hotelu i że podzieliłeś się tą odrobiną w sumie wiedzy, no bo szeroki jest bardzo temat, więc myślę, że dlatego musimy do niego wrócić. Wam oczywiście dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję.